gitara, bus, koncerty, spanie w samochodzie, próby, koncerty, odsypianie w dzień, no i taki trochę życie wagabundy. Każda młoda kapela o tym marzyła, żeby takie zaplecze mieć w postaci studia, w postaci managementu, w postaci jakiegoś zabezpieczenia koncertowego. I to było takie największe wow z tego, co ja pamiętam, jeśli chodzi o Avalanche.